Hej, z tej strony Lajra. W dzisiejszym odcinku Przewodnika Anime omówię w dosyć dużym skrócie Yubisaki to Renren. Bez dłuższego gadania, zapraszam do oglądania. A Sign of Affection to niezwykłe anime, które w sposób subtelny i pełen emocji porusza tematy miłości, akceptacji i komunikacji. Opierając się na mandze Yubisaki to Renren autorstwa Su Morishita, produkcja ta zachwyca zarówno wizualnie, jak i treściowo. Fabuła skupia się na historii Itose Yuki, czyli młodej kobiety z ograniczonym słuchem, która próbuje odnaleźć swoje miejsce w świecie. Jej codzienność zmienia się jednak, gdy poznaje Izumi Nagi, charyzmatycznego studenta uniwersytetu. I relacja rozwija się powoli, gdy obydwoje uczą się nawzajem, jak porozumiewać się i rozumieć się pomimo różnic. Możemy również zobaczyć, jak się czuje Yuki w objęciach Izumiego, przykładowo w jego domu, gdzie Yuki jest aż cała czerwona, gdy zostaje zaproszona na kolację do jej crusha. Jednym z najważniejszych tematów poruszanych w A Sign of Affection jest akceptacja siebie i innych wraz z ich emocjami. Yuki musi nauczyć się zaakceptować swoje ograniczenia słuchowe i wierzyć, że zasługuje na miłość i szacunek. W miarę jak jej związek z Itsu rozwija się, oboje muszą przełamać barierę komunikacyjną, aby zrozumieć się siebie i swoje potrzeby i pragnienia. Anime wyróżnia się również wspaniałą oprawą wizualną i dźwiękową. Piękne, pastelowe animacje idealnie oddają delikatność relacji między głównymi bohaterami, podczas gdy muzyka tworzy atmosferę napięcia i emocji. Warto również zauważyć, że A Sign of Affection porusza temat społecznej świadomości niepełnosprawności i potrzeby empatycznego podejścia do osób z różnymi ograniczeniami. Poprzez przedstawienie Yuki jako silnej, niezależnej bohaterki inspiruje do refleksji nad własnymi uprzedzeniami i wyobrażeniami na temat innych. W sumie A Sign of Affection to niezwykle poruszające anime, które skupiają się na tematach miłości, akceptacji i komunikacji. Znakomicie zrealizowane postacie, bardzo dobra oprawa audiowizualna, w miarę głęboka fabuła sprawiają, że jest to pozycja, którą warto obejrzeć nie tylko dla miłośników romansu, ale również dla tych, którzy poszukują głębszych przesłań i refleksji na temat relacji międzyludzkich. To na tyle dzisiaj, dzięki serdecznie za uwagę, widzimy się za tydzień, nie zapomnijcie o zostawieniu lajka, jeżeli film wam się spodobał, oraz o zostawieniu subskrypcji. See ya!